Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o porozumieniu bez przemocy, a więc o metodzie wychowawczej, która uważa, że każda kara i nagroda to już przemoc. Zapraszam. Na wstępie bardzo dziękuję za zwrócenie mi uwagi na tą właśnie metodę wychowawczą. Jest to niejako owoc mojego materiału ostatniego poświęconego właśnie karaniu i nagradzaniu. W tym materiale wskazywałem, że wychowanie praktycznie nie może udać się bez kar i nagród i dostałem taki feedback, że tutaj są takie metody właśnie jak porozumienie bez przemocy promowane również przez katolickich księży, które próbują jakby tak balansować właśnie pomiędzy metodą bezstresowego, tak zwanego bezstresowego wychowania, a właśnie karaniem i nagradzaniem i tworzą taką drogę, którą sami nazywają trzecią drogą. To znaczy, to nie ci księża ją tworzą, ona już została stworzona wcześniej, natomiast oni ją teraz promują i właśnie nazywają ją tym porozumieniem bez przemocy. Bazuje tutaj na wykładzie księdza Mieczysława Łusiaka, jest to jezuita. Wykład nazywa się Wychowanie bez kar i nagród z roku 2019. Będzie link do filmu na YouTubie. Jak wspomniałem już na początku, ksiądz Łusiak twierdzi, że już samo zapowiedzenie kary i nagrody to jest według niego rodzaj przemocy. Jakby na tym w ogóle bazuje cała ta metoda. Ksiądz Łusiak twierdzi, że jest to rodzaj właśnie przemocy. Dziecko nienawidzi rodziców, którzy stosują przemoc. Dlatego według niego bardzo często dzieci zarówno kochają swoich rodziców, jak i ich nienawidzą. Właśnie dlatego, że odbierają ich również jako tych stosujących przemoc, rozumiejąc ją właśnie bardzo szeroko, również obejmując w to wszelkie kary i nagrody. Ksiądz mówi, że musimy się zastanowić, czy chcemy, aby człowiek miał właściwą motywację. A więc według niego poprzez kary i nagrody można wypracować wprawdzie jakieś zewnętrzne zachowania, ale nie można wypracować w ten sposób właściwej motywacji. To według niego nie oznacza oczywiście nic nierobienie na polu wychowawczym. Według niego odpowiedzią jest empatia, a wzorem tej empatii jest Pan Jezus. Według księdza Łusiaka kara rozwściecza. Tutaj przytacza on jako przykład w tym wykładzie zabójstwo pana prezydenta Adamowicza. Według niego ten zabójca po prostu właśnie został ukarany przez władzę i to wzbudziło w nim taką nienawiść, że wyładował ją na pierwszym przedstawicielu władzy, na którym mógł on to wyładować. Kara uczy rozwiązań przemocowych według księdza Łusiaka. No bo jest to według niego zawsze przemoc, bo według niego zawsze, gdy człowiek chociażby tylko grozi, albo nawet tylko zapowiada nagrodę, to już grozi w ten sposób, bo można też tej nagrody nie otrzymać. Jest to już pewna groźba, a więc w jakiś sposób rozwiązanie przemocowe, gdzie przełożony wykorzystuje swoją pozycję, swoje możliwości do tego, żeby wywierać jakiś nacisk i on to nazywa właśnie już taką formą przemocy. Ksiądz Łusiak posuwa się nawet do twierdzenia, że ludzie odchodzą od Kościoła, bo Bóg jest przedstawiany jako stosujący przemoc. Ludzie mają tego dzisiaj dość, mówi ksiądz. I zauważa on, że młodzi ludzie zostają w Kościele tylko tam, gdzie się tego nie robi. Według niego kary i nagrody uczą również przebiegłości takiego lawirowania, czyną dzieci egocentrykami, no bo uczą ich tego, żeby kierować się właśnie tym, co ja mogę za coś dostać. Ten wykład kończy się, no oprócz tej części z pytaniami i odpowiedziami, o której już tutaj mówić nie będę, ten wykład kończy się takimi osobistymi doświadczeniami, jak to zadziałało. Tutaj przede wszystkim ksiądz opowiada o przypadkach patologicznych, które udało się wyprowadzić dzięki tej metodzie. Opowiada on o spektakularnych przypadkach, gdzie właśnie ludzie na granicy już zamknięcia w poprawczaku, młodzież na granicy tego zamknięcia w zakładzie poprawczym, nagle właśnie odmienia się po tym, jak on po prostu rozmawia z nimi właśnie empatycznie, wyjaśnia im bez grożenia, bez stawiania jakichś perspektyw, wyjaśnia im, że no jak chcesz być w szkole, to tak jak z jazdą na rowerze,
człowiek, aby jechać na rowerze, musi pedałować, musi trzymać, musi spełniać pewne warunki w szkole, musisz wypełniać swoje obowiązki, jeśli chcesz w niej być, no i ci młodzi ludzie właśnie jakby odmienieni nagle właśnie zaczynają normalnie w społeczeństwie funkcjonować. Ksiądz mówi, że mam satysfakcję, że ich nigdy nie nagrodziłem. O twórcy tego porozumienia bez przemocy, tej metody, o Rosenbergu mówi ksiądz Łusiak, że wprawdzie on nie chodził do kościoła, nie był człowiekiem wierzącym, ale był według niego zafascynowany Jezusem. No i teraz mój komentarz do tegoż wykładu, który tutaj streściłem. Otóż najpierw należy zauważyć, że sam Bóg stosuje kary i nagrody. Zapowiada nagrody i zapowiada również kary. To również ksiądz Łusiak zauważa, że jakby nawet sam Bóg nie jest w stanie uniknąć po części tej kary i nagrody, co jest takie dosyć zaskakujące. To jakby wziąć to tak naprawdę ściśle, to by oznaczało, że Bóg jest w jakiś sposób niedoskonały w wizji księdza Łusiaka, no bo nie potrafi sobie poradzić inaczej. Nie wiem, jak on to sobie dokładnie tłumaczy, jak to sobie wyjaśnia. Być może na zasadzie, że tutaj jest takie dostosowanie, że człowieka za bardzo nie dało się inaczej. Nie wiem, ale to jest bardzo, bardzo dziwne. Otóż oczywiście zgodnie z katolicką teologią Bóg jest absolutnie doskonały i w zasadzie zgodnie ze zdroworozsądkową filozofią nie może być inaczej, bowiem Bóg z definicji musi być źródłem wszelkiego istnienia. Wszystko, co istnieje, jest dobre. Tutaj odsyłam do mojego materiału o tym, czym jest zło, który dokładnie tę kwestię wyjaśnia. Ale z punktu widzenia filozoficznego, jak zauważa Arystoteles, praktycznie nie może być inaczej. To znaczy źródło wszelkiego istnienia właśnie musi być tą pełnią dobra, pełnią bytu i z niego musi się rozlewać cała rzeczywistość. On stwarza tą całą rzeczywistość. Od tej pełni bytu wszystko musi pochodzić, a zło może być tylko brakiem należytego dobra. Ale to zupełnie tutaj nie o tym mówimy. Odsyłam do tamtego materiału. W każdym razie według teologii katolickiej w Bożym Objawieniu to jest oczywiste, że Bóg jest wszelką doskonałością. I Bóg z jednej strony przedstawia nam nagrody i kary. Pan Jezus mówi, gdy mówi w Ewangelii według świętego Mateusza o sądzie ostatecznym, to jest bardzo taka prosta, czytelna wizja. On zasiada jako sędzia, dzieli ludzi na dwie strony, mówi do jednych, pójdźcie błogosławieni Ojca mego do Królestwa zgotowanego wam od początku świata. I to parafrazuję, i do tych po lewej stronie, idźcie precz przeklęci w ogień wieczny, i wyjaśnia, byłem bowiem głodny, a nie daliście mi jeść, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc sam Pan Jezus ewidentnie i karze, i nagradza. Ewidentnie zapowiada i jedno, i drugie. I Pan Jezus mówi o karze ognia piekielnego, o piekle wielokrotnie. To się przewija nieustannie na kartach Ewangelii. A więc ten Pan Jezus, który przecież mówi, że ja nie przyszedłem świat sądzić, ale przyszedłem świat zbawić, to jednak zapowiada, że jak najbardziej tego zbawienia można nie przyjąć, to się może człowiekowi zdarzyć i człowiek za to zostanie ukarany tym ogniem piekielnym. To jest w nauczaniu Pana Jezusa stały motyw. Nie tylko mówi on o tym, że niektórzy być może tą drogą podążą, ale mówi również, że wąska jest droga, która prowadzi do zbawienia. Niewiele jest tych, którzy ją znajdą. I mówi, że szeroka jest droga, która prowadzi do potępienia i wielu jest tych, którzy tą drogą podążają. A więc to są ewidentnie kary i nagrody. Później święty Paweł oczywiście również o tym mówi. Mówi o uczynkach, o grzechach, które zasługują na karę. Mówi on wielokrotnie o tym. Tak? Jest mowa również o tym, że Bóg ukarał ludzi, którzy wybrali swoje grzechy i oddał ich na pastwę tego na nic niezdatnego rozumu. Oczywiście nie o to chodzi, że Paweł tutaj pogardza rozumem, tylko oddaje tych ludzi niejako w ich błędy, za karę. Bóg, jak się mówi, i to jest bardzo mądre, kogo chce ukarać, temu odbiera rozum, temu odbiera właściwe zrozumienie rzeczy. To jest wielokrotnie różnego rodzaju kary i nagrody w Piśmie Świętym są nieustannym motywem. Przypominam, że dla katolików Pismo Święte jest księgą nieomylną. To jest treść Bożego Objawienia. Tutaj mamy bezpośrednio przekaz, tak, Pana Jezusa, apostołów, jak jest. To jest nieustanny motyw obecny w Piśmie Świętym, a więc kary i nagrody co do swojej istoty nie mogą być czymś złym.
Natomiast skąd się bierze jakby ta myśl w ogóle, jaka jest właściwa myśl tutaj, która gdzieś tam leży u tych fundamentów tego, co mówi ksiądz Mieczysław Łusia. Otóż, tak jak wspomniałem w moim materiale, jak rodzice i wychowawcy deprawują dzieci, jeśli pozostaniemy tylko na etapie takiej zewnętrznej tresury, wymagamy czegoś od dzieci, młodzieży, każemy, nagradzamy, wymagamy wypracowania jakichś zewnętrznych zachowań, jednocześnie nie tłumacząc, nie wskazując, dlaczego to jest dobre, nie wyjaśniając temu młodemu człowiekowi, dlaczego tego od niego wymagamy. Jeśli nie próbujemy prowadzić go do zrozumienia, dlaczego to jest dobre, dlaczego ten nawyk należy w sobie wyrobić, dlaczego należy to wypracować, dlaczego my tego od tego dziecka wymagamy, jeśli tego elementu nie ma, jeśli nie ma tego zrozumienia w tym młodym człowieku, dlaczego to jest potrzebne, to jest to tylko tresura. I wtedy faktycznie jest to przemoc. Tak jak tresura jest rodzajem przemocy. Tak? Zwierzę tresuje się właśnie w ten sposób, to jest rodzaj kar, system kar i nagród, wytresowane zwierzę będzie tam wykonywało jakieś zewnętrzne czynności. Taki człowiek, którego się właśnie takiej tresurze podda, on być może będzie właśnie wykonywał jakieś zewnętrzne czynności, ale wewnętrznie będzie przeciwko temu zbuntowany, będzie właśnie takim egocentrykiem, który tylko dlatego się temu poddaje, bo jakieś tam korzyści ma, będzie się uczył kombinować dokładnie tak, jak tutaj ksiądz Łusiak o tym opowiada. Będzie takim człowiekiem, który jak tylko będzie miał możliwość, to będzie właśnie również korzystał z tych rozwiązań przemocowych, będzie w jakiś sposób odpowiadał przemocą na przemoc, chociażby tylko taką przemocą słowną, tak? Ale też będzie reagował jak tylko wobec swojego wychowawcy będzie miał możliwość, to też będzie się tutaj opierał, bo człowiek nie chce być poddany takiej tresurze, bo człowiek nie chce być tak jakby traktowany jak właśnie bezrozumne zwierzę, które poddaje się takiej tresurze. Jest to zupełnie naturalne. Jednak ze względu na to, że ta sytuacja jest patologiczna, to nie wyjaśnia jeszcze, czy to wyjaśnienie to, że to jest patologiczne, nie usprawiedliwia odrzucenia w ogóle systemu kar i nagród, który jest ewidentnie stosowany również przez samego Boga, a więc oznacza to, że jest on jak najbardziej potrzebny. Jakby w społeczeństwie nie da się również tego uniknąć. Jeśli byśmy chcieli zrezygnować w społeczeństwie zupełnie z systemu kar i nagród, to oznacza, że musielibyśmy system sprawiedliwości zupełnie zlikwidować. Koniec z mandatami, koniec z jakimikolwiek przepisami ruchu drogowego i jakimikolwiek karami, które gdzieś tam obowiązują. To może brzmieć w pierwszej chwili dla niektórych przyjemnie, natomiast długofalowo to byłoby mordercze dla społeczeństwa. Tak zostaliśmy stworzeni, że jak najbardziej tego potrzebujemy i skoro Bóg sam nakłada na nas kary i nagrody, jakby stawia je nam przed oczami, to oznacza, że jest to dla nas koniecznie potrzebne. Natomiast oczywiście nie wolno nigdy zapomnieć o tym elemencie tego zrozumienia, tego pojęcia. Bez tego, że młody człowiek zrozumie, pojmie, po co mu są potrzebne właśnie te umiejętności, po co ma wyrobić sobie taką sprawność, po co jest ten nawyk potrzebny, dlaczego ma się zachować w ten, a nie w inny sposób, bez tego on nigdy nie wypracuje cnoty. Dlatego tradycyjne katolickie wychowanie mówi właśnie o cnotach. I to tradycyjne katolickie wychowanie widzi po prostu całe to spektrum ludzkiego istnienia. Widzi, że człowiek musi zrozumieć, pojąć, dlaczego coś jest potrzebne i wtedy może świadomie chcieć poddać się pod pewien rygor, wejść w ten system kar i nagród, może tego chcieć, świadomie i dobrowolnie uczyć się tych dobrych nawyków. I gdy on to dostrzega i świadomie za tym podąża, to jest szczęśliwym człowiekiem, który się rozwija, który świadomie pracuje nad swoim charakterem, wyrabia w sobie dobre sprawności. To jest rzecz piękna, to jest rzecz cudowna. Taki człowiek właśnie będzie człowiekiem w przyszłości wolnym i silnym. Dlaczego teraz te sukcesy, o których opowiada ksiądz Łusiak, skąd one się biorą, skoro jakby ja tutaj sugeruję, że ta metoda nie jest dobra, że system kar i nagród jak najbardziej jest potrzebny, to dlaczego sukcesy? Ksiądz podaje przypadki patologiczne. I przypadki patologiczne oczywiście będą potrzebowały przede wszystkim empatii, przede wszystkim zrozumienia. To bez wątpienia. I taki człowiek właśnie, który gdzieś tam jest już na granicy trafienia do poprawczaka, to
Oczywiście, że on potrzebuje, on gdy nagle doświadcza człowieka empatycznego, doświadcza, że ktoś go rozumie, że ktoś rozmawia z nim normalnie, to oczywiście, że to może go odmienić. On może mieć ogromny głód tego i oczywiście, że to wtedy może zadziałać i oczywiście, że to jest dobre i potrzebne w takiej sytuacji. Natomiast to, że to jest potrzebne, że empatia jest potrzebna, że zrozumienie jest potrzebne, ja tego zupełnie nie neguję. To są cenne elementy i wielokrotnie właśnie tego brakuje. Tak? I te wymienione przypadki, wymienione w tym wykładzie księdza Łusiaka, one moim zdaniem właśnie są typowymi przypadkami, gdzie właśnie tego brakowało, gdzie właśnie brakowało tego zrozumienia, tej empatii. Ksiądz, dając tym młodym ludziom to, dał im właśnie to, czego oni potrzebowali. Natomiast ten pozytywny element, który tam jest, należy go dostrzec, docenić, ale to jeszcze nie jest wszystko. I przy wychowaniu zasadniczo, po prostu, młodego człowieka, należy pamiętać o wszystkim. Należy pamiętać również o innych elementach. Należy również pamiętać o tym, że potrzebny jest system kar i nagród. Jak już wspomniałem w poprzednim materiale, to przeważnie wystarczą zupełnie słowne kary i nagrody, pochwała i skarcenie. Nigdy nie odnośnie, że ty jesteś taki i taki, tylko słuchaj, to zrobiłeś źle. Tak, na przyszłość. Zrób to w ten i w ten sposób. Zobacz, jakie to ma konsekwencje. Zrozumienie. Budzimy zrozumienie w człowieku i przeważnie samo zwrócenie uwagi już jest karą, ale oczywiście może być też taki system, czy powinien być nawet taki system określonych kar na zasadzie, że jeśli widzimy, że z czymś jest problem, no to mówimy później młodemu człowiekowi, jeśli tego i tego nie będziesz robił, to to będzie miało takie i takie konsekwencje. Taki ustalony system kar i nagród jest jak najbardziej rzeczą dobrą, jest jak najbardziej rzeczą skuteczną i młody człowiek jak najbardziej ma szansę to zrozumieć, czy powinien to zrozumieć, widzi, tak, dobrze jest wypracować taki nawyk, mam z tym problem, to jest kolejny element, ten grzech pierworodny, który skłania człowieka do robienia złego, nawet jak już zrozumiał dobre, co jest dobre, to człowiek może mieć tą tendencję, czy będzie miał tą tendencję do czynienia zła i tutaj system kar i nagród bardzo może mu pomóc i dlatego też Pan Bóg ten system kar i nagród wprowadza, dlatego również mamy tą wizję i nieba, i piekła, bo po prostu tego potrzebujemy. Bo nawet jak wiemy, co jest dobre, wiemy, że Boga trzeba kochać z całego serca, to gdy nadejdzie pokusa, gdy pojawi się coś silnego, co nas pociągnie bardzo mocno, to wtedy może być właśnie to zrozumienie, może być zbyt mało. Wtedy człowiekowi jak najbardziej może pomóc ta wizja również tej kary i nagrody. Tego również wizja kary pokazuje nam, jak coś jest, jak obrzydliwy jest grzech. To również jest ważny aspekt. Tak samo dziecko widząc, mając perspektywę, wie, że coś jest dobre, ale nie ma siły, żeby to zrobić. Mając perspektywę kary i nagrody, to może jej, temu dziecku jak najbardziej pomóc. A nie będzie to tresura, jeśli ono będzie rozumiało. Będzie rozumiało, dlaczego to jest dobre, dlaczego warto nad tym pracować i będzie rozumiało również, dlaczego wychowawca tego wymaga od tego dziecka. Oczywiście wychowawca nie może sobie pozwolić na to, żeby system kar i nagród polegał przede wszystkim na jego emocjach, tak? Że o, zdenerwowałem się, to rzucę jakąś karę. Oczywiście nie może tak być. Jeśli to wygląda w ten sposób, no to jest to patologia, jest to rzecz, która zupełnie działa niewychowawczo. Dziecko uczy się wtedy faktycznie tego, że najważniejsze jest, w jakim nastroju jest rodzic czy wychowawca. Muszę tak kombinować, żeby nie widział albo żeby był akurat w dobrym nastroju. Nie, to musi być właśnie niezależne od naszych uczuć. Nie możemy tutaj poddawać się naszym emocjom. To musi być jasno określony system kar i nagród, który stosujemy zgodnie ze sprawiedliwością, który staramy się też dziecku wytłumaczyć, dlaczego to jest dla niego dobre, dlaczego powinien się uczyć tego prawdomówności, dlaczego powinien się uczyć pewnego porządku, dlaczego powinien ćwiczyć cnotę męstwa. To dziecko powinno to rozumieć, powinno tego zachcieć, tak inaczej proces wychowawczy nie ma szans się udać, ale żeby zachciało, musi to zrozumieć najpierw. I wtedy, gdy świadomie, gdy widzi, że ten system kar i nagród ma mu pomóc w wypracowaniu tych dobrych przyzwyczajeń, to właśnie to dziecko ma szansę naprawdę stać się człowiekiem silnym i wolnym, a w przyszłości być może świętym, o czym zawsze staram się w tych cyklach mówić, w tym cyklu o wychowaniu mówić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.